Rozpoczęcie modułu szkolenia okresowego. Aby zgłosić rozpoczęcie modułu szkolenia okresowego, musimy wejść w menu kursanta. Następnie przechodzimy do sekcji Aktualizacja PKZ. Wybieramy rozpoczęcie modułu szkolenia, następnie podajemy datę i godzinę rozpoczęcia modułu. Wybieramy odpowiednią osobę aktualizującą PKZ, następnie klikamy Wygeneruj dokument do podpisu. Tak wygenerowany dokument musimy oczywiście podpisać albo profilem zaufanym, albo podpisem kwalifikowanym. Podpisany dokument wgrywamy z powrotem do systemu i naciskamy Aktualizuj PKZ. Widzimy, że rozpoczęcie modułu szkolenia okresowego zostało poprawnie zgłoszone.